Cześć Wam, dzień dobry, witam serdecznie na kanale TestMisji. Słuchajcie, dzisiaj myślę, że temat taki fajny, list niekoniecznie dla samych pań, ale to otworzy też oczy niektórym zawodnikom, którzy myślą, że im się tak uda działać. Pamiętacie, o czym ja mówiłem? O piwie 0%? Po co może służyć? Jako sztuczka, jedna ze sztuczek, żeby pić dalej i schodzić do piwnicy, czy do garażu, czy gdziekolwiek. Ja piję tylko 0%. No to właśnie ja o tym mówiłem, nie wiem, z 2 miesiące temu. W każdym razie ze 2 razy co najmniej. No to czytam. Piłem okazjonalnie, ale odkąd uświadomiłem sobie, jak mój partner niszczy życie mi i dzieciom, komfort napicia się, tak zwany, czasem przerodził się w obrzydzenie. Mój partner jest wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Oszukiwałem się, że jakoś to będzie. Słyszałam, moi kumple piją i są szczęśliwi. Każdy pije. Ja nie piję do odcięcia. Jestem zmęczony po całym tygodniu. Ciężko pracuję przy domu. Pić mi się chce. Dałam mu wybór. Albo terapia, albo rozchodzimy się. Czuję obrzydzenie do jego twarzy po alkoholu. Jest inną osobą. Ponoć nie pije do... Nie piję od rozpoczęcia terapii, ale kupuję tak zwane 0%, po czym idzie do garażu. Wraca już inny. Inny, to znaczy ja wiem, że się napił czegoś innego, a nie 0%. Ma mi zamydlić oczy i jak coś to czuć. Piwo 0%, a nie z alkoholem. O tym właśnie mówiłem. Doszło do mnie, że przez te lata wciągał mnie w alkoholizm, kupował piwo, jak lubię, takie jakie lubię, podsuwał pod nos, a później mówił, że przecież ty też pijesz. To jest świetny numer, nie? To jest kapitalne. Kochanie, ty Redsa, lubisz malinowego czy cytrynowe chcesz? No kapitalnie, przecież ja tak robiłem. Specjalnie robiliśmy z taką Olą kiedyś i też 2. Dla niej czasami 4, ale ona pracowała, była normalną osobą. I dla siebie 8. A potem łaziłem jeszcze, ale już tylko dla siebie. To są te sztuczki. Dzisiaj to nie, że się śmieję, ani uśmiecham, tylko uśmiecham się może... No właśnie nie wiem, dlaczego się uśmiecham. Chyba z takiego... No, ze swojej poczucia winy, że mi głupio jest. Nie wiem. Chyba mi jest głupio. Tak. No właśnie. Podsuwał mi pod nos, a później, że ty też pijesz. Spędzam wieczory sama, często idąc do sypialni, bo już nie mogę słuchać tego ciągłego gadania, narzekania, jaka to ja jestem winna, zła. Każda rada konstruktywna, krytyka z mojej strony odbierana jest jak atak. Przeżyłam w życiu dużo. Na co dzień pracuję z najgorszym elementem na ulicy i chcę spokojnego życia, którego nie mam. Piszę to po to, żeby być może któryś alkoholik przeczytał i może dotrze do niego, jak cienka jest granica, aby stracić kogoś bliskiego, zniszczyć mu życie i dzieciom. Ja mam dość i tak w głębi siebie podjęłam już decyzję, żeby odejść. No, od tej głębi serca do czynów jeszcze jest trochę drogi. Oczywiście nikt nikogo do tego nie każdy, nikt, niech mówię za siebie. No, nikt nie może doradzać właśnie, że tak, zostaw i tak dalej, bo to są różne uzależnienia, ale generalnie przecież, tak jak mówię w ostatnich odcinkach, że się odchodzi od takich osób. No ale kto na przykład napisał co? Masz prawo być wolny, iść za głosem serca i rozsądku. Nie przyjmuję żadnych porad, niczyjej presji, ani jego, ani rodziny, ani przyjaciół. Również presji tak zwanej rozsądku, współczucia. No właśnie, to jest najgorsze, nie? A biedny, zestawię go, jak on sobie poradzi. Lub odwrotnie, jak ja sobie poradzę. Ktoś pisze, super decyzja. Pamiętaj, że od podjęcia decyzji do realizacji długa droga. U mnie to trwało 9 miesięcy. Będzie nękał, dzwonił, przyjeżdżał, będzie kochany, cudowny, a później znowu złośliwy i będzie obwiniał ciebie.
ciężka batalia przed tobą, ale przyjdzie dzień, że będzie dobrze. No jasne, bo tak jest, bo tak się kończy. Bo tu jeszcze ktoś już napisał, dobra decyzja, dobrze, że tu się z nami podzieliłeś. Może to będzie dla kogoś ta kropka nad i, która popchnie w stronę leczenia. To jest właśnie, a tutaj wcześniej to było bardzo fajne zdanie, że będzie na jego dzwonił, przyjeżdżał, tak? I to bardzo często są takie rzuty, o których też ludzie piszą, a kiedy to nastąpi, że ona mi wreszcie uwierzy i łasi się, jest grzeczniutki, tam wiecie, parę dni może wytrzymać, nawet tydzień czy dwa, tam się męczy jak jasna cholera, ani łyka piwa czy wódki nie weźmie. Jest tak kochany do rany przyłóż, bo no, udaje, nie? Jeszcze, jak ja już się fajnie czuję po 3 dniach, ty wiesz, Baśka, kurczę, rzeczywiście to jest to niepotrzebne, zrobiłem taki błąd, jest ten. Chodzi mu też, żeby było wszystko porobione w chałupce i o seksik, przecież o fajnie jest, ale zaczyna się jakoś niecierpliwić po paru dniach i po tygodniu i mówi, cholera jasna, no nic się tutaj nie zmienia. Ile jeszcze będę czekał na to, że ona, bo to jest właśnie to, że ta żona nie może go już od razu, czy partnerka, gładzić po główce, och, jaki ty jesteś, Boguś dobry, jaki już fajnie rzeczywiście, bo to już któryś jest z kolei zawód przecież. Ile już razy słyszała, że się zmieni, ile razy. A on nadal robi tak samo, tylko chce tutaj ją udobruchać dobrą miną, wyjdzie na spacer z dziećmi, czy raz i się bardzo zmęczy. Mówię, kurczę, kiedy będzie ten seks, albo kiedy coś tam i tak dalej. A potem pisze właśnie z tamtej strony, oni też piszą listy. Jestem taki dobry, taki grzeczny, jestem już 2 tygodnie, a żona mi nie wierzy w to, w tamto i w siamto. No i nie uwierzy, jeżeli ktoś robił bałagan przez wiele miesięcy, 3 lat, to tutaj przez tydzień. Ale to jak jest często właśnie, jak są te kobiety kupowane. On przyniesie kwiaty raz, ale to zaufanie ciągle ulega przecież degradacji. No, słabnie już coraz bardziej. I to już żadne róże i Mercedesy później nie pomogą. No, ale jeszcze próbuję. Tak. Ja naprawdę teraz to jest już w ogóle, zobacz. O, a jeszcze tam się zatrudniłem gdzie indziej. Zobacz, przyniosłem pieniążki i ta niecierpliwość, że bo alkoholik chce teraz, zaraz, natychmiast efekt. A tutaj trzeba poczekać. No i co się dzieje w związku z tym? Mijają te 2 tygodnie jego niecierpliwości i starań. Ten alkoholik nadal nie ma, bo na razie on tam jakoś wytrzymuje i próbuje nie pić. Rzeczywiście nie pije, ale się wkurza, bo nie ma ani picia, ani jedzenia dobrego, ani języka konkretnego, a już w ogóle jak jest jakiś temperamentny i nie ma łóżka na przykład, no to zlitujcie się, to po co w ogóle żyć? I mówię, dobra, Baśka, wkurzasz mnie. No, ani to po co w ogóle żyć, jak ja nie mam żadnej przyjemności? Jeszcze mijał fajki ganiasz, ani nic na P, ani pić, ani palić, ani... No, no to dobra, to tam i wkurzony z irytacją wychodzi wreszcie, albo słyszy tam po pracy Mariana. Marian mówi, chodźmy, te baby są głupie, kurczę, daj sobie spokój, po cholerę ci to. Dobra, to ci najwyżej zostawia. Dobra, wpis, daj. W ogóle. No i tak się właśnie kończy, znowu jest cuk. Znowu hela. A ta biedna żona już prawie uwierzyła i to tak w nieskończoność, no w nieskończoność, w niektórych wypadkach w nieskończoność, a właściwie w większości przypadków jednak się kończy rozejściem i chwała jej za to, bo musi ratować siebie i na przykład i dzieci. No i właśnie, a tutaj ona już wreszcie poczuje ulgę, a ten facet niech sobie robi co chce i zachlewa tą pałę całe życie i niech, i jeżeli jest mu lepiej z tą wódką, a nie z fajną panią i z dzieciakami, no to nie ma tutaj siły, no nie ma siły, jak mu pomóc, ciągle te listy, jak mu pomóc, no nie pomożesz, bo dla niego jest alkohol ważniejszy, przynajmniej jeszcze na tym etapie i może na zawsze, chyba że zdąży,
ale może się ściemnić i nie zdążyć. A odwlekanie w czasie takiego rozejścia, no też działa na niekorzyść. Bo panie się robią coraz starsze, dzieci coraz bardziej są wciągane i potem, no i właśnie są te DBA. I po co na to mają patrzeć? Oczywiście to nie jest łatwa decyzja, bo są różne. Jest jeszcze taki dramatyczny list właśnie, jak taka jedna pani zwlekała, aż w końcu pisze już z łóżka swojego, ledwo widząc, nie wychodzi nigdzie, ma spuchniętą całą twarz, podbite oczy i nie zdążyła. Nie zdążyła powiedzieć nic, zareagować, zadziałać, usunąć się, odejść, czy go wyrzucić. I doszło do tego, że ten facet był poszukiwany. Nieraz podniósł rękę na nią. Nie ma zmieniło się. Jak tylko raz podniesie rękę, to precz. Podniósł na nią rękę aż tak dotkliwie, ale on był poszukiwany i ona nie miała już w tym momencie wreszcie skrupułów i doniosła na policję. Więc teraz kilka lat ma tamten odsiadki, a pani na urządzenie sobie nowego życia. Dzieci tam są malutkie. Wiadomo, że odczuwają różne emocje w domu, ale im wcześniej się, im mniejsze te dzieci, to jest szansa, że nie będą po prostu tego pamiętały i jakoś to spróbuję załagodzić. No nic to. To dzisiaj dosyć taki smutny temat, bo w ogóle ten alkoholizm jest smutny, a to wszystkim się wydaje, że jak fajnie się nawalić jest. Jest tak zabawnie i super. O. Powiedzmy, że kiedyś ja też tak myślałem, no bo rzeczywiście, gdybyśmy nie czuli się odprężeni rzekomo, dla zdrowego człowieka to nic nie jest złego, nie? Jak sobie pójdzie na dyskotekę, do pubu i tam przy jednym, dwóch browarach pogada, a jutro do pracy. Dobra, cześć, dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.